Był chłopiec mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Raz nocy pewnej do jego pokoju wszedł kumpel Los, by mu pomóc w rozwoju. Na dole rodzice przyjęcie robili, wystawną kolacją gości bawili. Dziewczynkę małą, córkę Japończyków, ciekawił bardzo świat Europejczyków. Amatorszczyzna i pomyłka chora. Z wesołego dziecka zmienia ją w potwora. Któż mógł im pomóc? Pewnie zapytacie. Nikt inny, jak tylko różowy przyjaciel. Różowy zjawił się, gdy przyszła pora, w postaci zwykłego akwizytora. Desperacja oraz potrzeba pomocy zdominowały nastrój tej straszliwej nocy. Chłopiec nie miał wyboru. Zażądał współpracy. Magią zmiótł karty księgi jak pieniądze z tacy. Kot nasz zupełnie nie wiedział, co robić. Na prośbę o pomoc musiał się zgodzić. Karty księgi rozsypało szeroko po świecie. Gdzieś tam też jest lekarstwo. Pewnie je znajdziecie. Zapytacie, jak też to się stało, że amatorowi czar rzucić się dało. Żeby nie szargać dalej jego imienia, powiadam wam, że to ja mu pomogłem, wasz na zawsze, wiaderny. Miałem potworny sen. Domorośli, czarodzieje, śliniące się ogry. Gdzie ja u licha jestem? Ale mnie zakręciło. Co się tu działo? Jestem różowa pantera, luźny gość. Porzuciłem pracę superszpiega, bo bondów ci u nas dostatek. I, by podkreślić swój indywidualizm, zostałem akwizytorem. A ten dom? Chyba wszedłem tu, aby wcisnąć komuś księgę wiedzy. A może musiałem skorzystać z toalety? I tymi oto słowami witam was wszystkich bardzo serdecznie, albo halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich przeserdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w nowym Let's Playu na moim kanale. Zagrajmy w Hokus Pokus Różowa Pantera, czyli bezpośrednia kontynuacja przygód z gry Na Kłopoty Pantera. Jak widzieliście przed chwilą, mieliśmy film, a raczej cutscenkę wprowadzającą nas i jest to potwierdzenie po słowach oczywiście Różowego lub Cezara Pazury, że jest to bezpośrednia kontynuacja po przygodach z Na Kłopoty Pantera, kiedy to ostatni raz mieliśmy przygodę w obozie, czyli Wała, i zdemaskowaliśmy złoczyńców, którzy tak naprawdę chcieli zrobić z tego obozu McPiesburger. I myślę, że powinniście wiedzieć, o czym mówię, a jak nie wiecie, to polecam zapoznać się z poprzednim Let's Playem. Oczywiście Różowa Pantera gra tutaj jako akwizytor. Tak, on tym razem jest akwizytorem i trafiliśmy sobie do tego oto domu, gdzie musimy oczywiście odnaleźć naszą księgę, a raczej stronę z naszej księgi, przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co zrozumiałem z cutscenki wprowadzającej.
Ale żeby odzyskać te księgi, to musimy temu młodemu młodzieńcowi pomóc, który zaczarował swoją tam chyba kuzynkę, siostrzenicę, czy nie wiem kto to tam dokładnie był, nie wiem, może jakaś rodzina bliska dla niego. W każdym razie w rytm tej fajnej muzyczki, która w tym momencie leci. Serio, jest ona bardzo klimatyczna. Rozpoczynamy eksplorację tego otóż domu. I jeszcze tylko napomknę, zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało, a jak nie, to w dół uzasadnijcie dlaczego, bo koniecznie mi zależy na ocenie z waszej strony w postaci komentarza, bądź też łapki w górę lub w dół. Oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału w tym momencie, byście pamiętali, dlatego wcześniej o tym wspominam, byście później nie zapomnieli, gdyż jeżeli wam się spodoba ten content, to fajnie byłoby, gdybyście go śledzili na bieżąco. Też mogę polecić inne serie u siebie na kanale i możemy już w sumie kontynuować. Tylko jeszcze tutaj szybko napomknę, że tak wygląda topka ostatnich zasubskrybu... Tak wygląda w tym momencie lista ostatnich Tak wygląda tutaj... Tak wygląda ostatnia lista osób, które zasubskrybowały ten kanał, tak więc możesz również znaleźć się na tej liście, dlatego koniecznie zasubskrybuj. A teraz ruszamy w końcu z gierką, po takim długawym trochę wstępie. W ogóle to jest let's play, którego... Pierwszy let's play po jakiejś takiej krótkiej trochę przerwie, bo trochę teraz tych let's play nie było. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie z tą różową panterą z kontynuacją. Podejdźmy sobie do tego oto jegomościa. Bo to jest jedyna postać, z którą mogę wejść w interakcję. Okej, okay, na razie nie jesteś zbytnio wygadany, tak więc może teraz? Wyraz wdzięczności za moje usługi jest bardzo wskazany. Proszę różowego pana. Wyraz wdzięczności? Trzeba było tak od razu. Dziękuję. Nieźle, co? Pieniężny wyraz wdzięczności, proszę pana. Za moje usługi. Za twoje usługi? Chcesz powiedzieć, że bez kasy nie wpuścisz mnie do... wygódki? Dokładnie tak, proszę pana. Ale akcja. Dałem sobie za zadanie w tym let's playu, że jeżeli obrażę jakąkolwiek postać, to po tej serii będziecie mieli prawo mnie obrażać w sekcji komentarzy i zrobię z tego content na kanale. Tak więc nie obrażę tego jegomościa, choć cisną mi się pewne słowa na język, żeby określić tego jegomościa, tego pana serdecznego, który sobie stoi tutaj z chustą, bo nie chce mnie do toalety wpuścić. I ja uważam, że to jest już trochę niefajne, trochę nie fair, because jeżeli panterze zechciałoby się załatwić potrzeby naturalne i tak dalej, potrzeby fizjologiczne, to nie może się załatwić, bo ten nie chce go puścić. I swoją drogą, dopiero teraz to zauważyłem, ale pantera z jakiegoś powodu ma tylko jedną nogę, jak stoi z boku. Nie wiem dlaczego w sumie. Uważam, że to jest chyba jakieś niedopatrzenie ze strony twórców, że ma tylko jedną nogę. Tak jakby to była jedno noga, jednonożna pantera. Dobra, tak więc skoro z nim nie możemy sobie pogadać i z tymi rzeczami nie możemy za bardzo wejść w interakcję, to wypadałoby zejść w dół wtedy. I w ogóle co też zauważyłem, to animacja delikatnie się poprawiła względem poprzedniej części, co jest oczywiście bardzo fajne. Jest to bardzo fajne dlatego, że to pokazuje, że jest progres między na kłopoty pantera a hokus pokus różowa pantera czy coś takiego. Nie wiem jak ta gra w pełni się nazywa. Mamy tutaj do wyboru pójście w lewo lub w prawo. Może najpierw pójdźmy w lewo, zobaczmy co jest. Tak, zobaczmy. Co mamy po lewej stronie? Chyba dekorator wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacik. No, jakby to nie, jakby nie było, to jest po części prawda, bo mamy tutaj dużo, dużo uśmiechu, dużo... zębów w kadrze, jakkolwiek by to nie brzmiało. Zobaczmy, co to jest. Dostawca kwiatów? Spóźniłeś się. Dostawca szampana? Jesteś za wcześnie. Czekaj, czekaj, poznaję cię. Jesteś tym uroczym kociakiem, który wciska ludziom jakieś książki? Może on przyszedł zobaczyć słynną kolekcję zęboli? Bzdura, moja droga. Mylisz się. To bardzo przeciętny przeciętniak. Mogę to wyczuć na mile. Czy powiedziałaś słynna kolekcja zęboli? Podejrzewam, iż nie obejdzie się bez napiwku. Weź
weź to. Dzięki, że wpadłeś tutaj tak zupełnie bez sensu. No to pa, diebon, wojaż. Wyjście jest po lewej. Chodźcie, moje panie. Przed kolacją mamy jeszcze chwilę, abym mogła pokazać wam moje muzeum butów. Wy widzieliście, skąd ona wzięła tą kasę, co nie? Przypominam, że jest to gra dla dzieci, a nagrywa ją młody dorosły. To na pewno musi być owa słynna kolekcja zemboli. Zobaczmy tę kolekcję. Naprawdę nie powinienem, ale jestem potwornie ciekawy. Umówmy się, ludzie są dziwni. Ten facet chce sprzedać kolekcję zębów sławnych ludzi. Świetnie. Zgadzam się z tobą, Różowy. Ludzie są bardzo dziwni i prawdę mówiąc, to jest troszeczkę nienormalne, że koleś ma kolekcję zębów. Jakby, co tutaj się wydarzyło w tym momencie? Nie mam zielonego pojęcia, ale możemy chyba już stąd iść, bo za bardzo w interakcję z niczym innym nie mogliśmy wejść. Więc kierujmy się teraz na prawo. Zobaczmy, co będziemy mieli na prawo. Jestem tego niezmiernie ciekaw. Naprawdę. No, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy tego jegomościa, tego kolesia, który chce sprzedawać, znaczy sprzedawać, Boże, kolekcjonuje te zęby, no nie? I dobra, zobaczmy, z czym tu możemy wejść w interakcję. Poza takimi... A, czyli tutaj z tym nie możemy sobie wejść w interakcję. Swoją drogą, dlaczego on... Okej, rozumiem jakby już kolekcjonować te szczęki z zębami, ale dlaczego on trzyma rentgen? Lub zdjęcie? Kogoś? Paszczy? Albo jadaczki? Albo gęby? Otworu gębowego? Cokolwiek? Czemu on trzyma takie rzeczy? To już chyba obsession trochę jest. Chyba nie byliśmy sobie przedstawieni. Jestem Filip. Widzę, że preferujesz żywe kolory. Pewnie żywe kolory, no na przykład różowy, roztaczają pozytywną aurę. Jakbyście nie wiedzieli, ten koleś, ten tutaj koleś, który do nas przemówił, to jest ten sam koleś z Chin, gdzie byliśmy w grze na kłopoty Pantera, co miał też taki specyficzny akcent. Tak więc to jest on. To o nim tutaj była mowa. No. Ten w ogóle nie chce z nami gadać, ale on chyba, nie wiem, choruje na jakąś chorobę. I nie chcę go tutaj obrazić, po prostu dziwnie rusza głową na lewo i prawo, więc mam podejrzenia, że może on chorować, aczkolwiek lekarzem nie jestem. Czym jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce ciebie mieć. Nie jestem na sprzedaż. Zapłacę ci 250 000. Trzeba mnie często oraz dobrze karmić i poić. Może mnie pan zabrać, kiedy pan będzie wychodził. Spoiler, nie zabierze go. Tak, moi drodzy, dentystyka zapobiegawcza to jest właśnie to. Wyrwijcie zęby, póki są jeszcze zdrowe, to oszczędzi wam wiele wydatków i stresów. Wkładajcie je tylko na specjalne okazje, a na co dzień używajcie... Super Szczęk! Oto zęby przyszłości, moi panowie. Żadnego szczotkowania, żadnych nici dentystycznych. To, co tu widzicie, to pierwszy egzemplarz tego rewolucyjnego wynalazku. Pozwólcie, że wam zademonstruję. Super Szczęki są ognioodporne i wydzielają zapach zbliżony do bakłażanów. No i bez trudu mieszczą się w zmywarce do naczyń. Super Szczęki odbijają się swobodnie od wszystkich powierzchni i nie rdzewieją. I, co najważniejsze, nie kleją się. Okej. Fajny wynalazek z tą Super Szczęką. Ale jest jedno ale. Bo jeżeli przykładowo, dajmy taką abstrakcyjną sytuację, człowiek sobie idzie na wycieczkę na szczyt wulkanu i niefortunnie już musi pożegnać się ze swoim żywotem i spada do tej lawy, to człowiek spłonie. A on tu mówi, że szczęka jest ognioodporna, czyli szczęka po nim pozostanie. To nie ma sensu! Chyba nikt nie będzie miał większych pretensji, jak gwizdnę tę spinkę. To nie ma sensu, w zupełności nie ma sensu. Tak więc, przykro mi gościu, ale
jesteś skamerem. Wydaje mi się, że ta szczęka, o której ty tutaj przed chwilą pokazywałeś i wspominałeś, to jest jeden wielki skam. Dlatego licz się z tym, że na dniach powstanie materiał na twój temat i namówię wszystkie kanały komentarzy, by o tobie zrobiły film, żeby ciebie zdemaskowały, kurde, ty skamerze, ty złoczyńco jeden, ty. Nie będziesz tutaj dzieciaków skamował. Kim ty, kurde, jesteś? Co ty sobie wyobrażasz? Masakra w ogóle. Lecimy na górę i teraz idziemy przekupić tego gościa, który stoi i blokuje mi łazienkę, bo chce się załatwić. Dawaj, miedziakami płacimy. Życzę powodzenia. To trochę zabrzmiało tak, jakby Pantera miał się tam zgubić w tej toalecie. No ale spoko, dzięki. Może to jest faktycznie jakiś labirynt, który muszę pokonać. Wujek dobra rada radzi. Nie grzeb w cudzych szafkach toaletowych, chyba że jesteś fikcyjną różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Ja jestem. Ale jesteś kretynem czy kretyńską postacią? Pomagacz uśmiechu pomaga uśmiechu. No dzięki temu jesteś cały czas zadowolony, no nie? Cały czas jesteś szczęśliwy, nie ma żadnego kurcze pieczone problemu. Fajnie, fajnie, powiem ci szczerze, tylko nie wiem po co ty tak w siebie wjeżdżasz. Jakby różowy, to nie jest kretyńska gra, ani ty nie jesteś kretynem. Chyba że miałeś o sobie na myśli, no to wtedy wiesz, no. Ja mogę tylko skomentować to w ten sposób, że nie musisz siebie aż tak cisnąć, nie? Jakby... Możesz do psychologa pójść, on ci chyba pomoże. Dobra, idźmy do toalety, może jakieś kiblowe żarty będą. W stylu Jima, hehe. Bo wiecie, Jim to jest Kiblosław w końcu, no nie? Tak więc poczekajmy sobie chwilę, niech Pantera załatwi swoje potrzeby. I za sekundkę zawitamy, a raczej zapukamy do niego i może coś mądrego powie tym razem. Znaczy nie to, że nie sugeruję, że on nic mądrego nie mówi ogólnie, tylko no może coś, czymś nas zaskoczy. Nie mogę tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. Zapomnij. Kogo on miał na myśli? Kto się niby wpatruje w ekran, co? Różowy! Chcę przypomnieć, że w tę grę grają małe dzieci. Jakbyś zapomniał. Może jeszcze coś mądrego powiesz. Dawaj. Nie mogę tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. Dobra, nic nie ma mądrego do powiedzenia, bo on się tylko powtarza. Dobra, więc z niczym innym już tu nie wejdę w interakcję. Swoją drogą fajnie, że tutaj sobie jest niebo. Bardzo ładnie to wygląda. Więc wychodzimy stąd. Nic tutaj po nas. Nie mamy nic ciekawego do roboty, więc możemy opuścić ten rezerwat. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No to pozostaje nam iść teraz tam na wprost, no nie? Zamknięte. Muszę dostać się do środka, aby pomóc tym stukniętym dzieciakom. No to już... Ej, chwila. Chwila, chwila. Mamy tutaj przecież to, chyba, nie? Czy to nie? A, to! Przepraszam, ja jestem ułom. To teraz ja tutaj zawiniłem. Przepraszam najmocniej. Pseudomagik i odrażający potwór. Miałem nadzieję, że to był tylko koszmarny sen, ale... To znowu ty? Jak? Namyśliłeś się? Zdecydowałeś się? Jesteś gotów nam pomóc? Bo jeśli nie uda mi się odczarować Violet, to... Kawalera ona szybko nie znajdzie. Nie płacz, jak to mówią, każda potwora znajdzie swego adoratora. Nie płaczę z powodu adoratora. Nie chcę być śliczną dziewczynką. No cóż, nie jesteś. Jesteś wielkim, owłosionym... Nie chcę być też ogrem! Zawsze chciałam być... nieśmiertelną, magiczną księżniczką, syrenką ninja! A ja zawsze chciałem być akwizytorem. Ale ten tutaj mały Houdini wyrzucił moją książkę na orbitę. Mówiłem ci, jak mi pomożesz odczarować Violet i będzie już... nieśmiertelną, magiczną księżniczką, syrenką ninja!
to odczaruję także twoją książkę i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci wierzyć, że możesz naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda jest tam. Że za oknem? Że za oknem jest prawda? A co jeżeli to jest guzik prawda, albo półprawda, albo gówno prawda? To co wtedy? Jak już zdobędziesz wszystkie składniki niezbędne do zaklęcia odczarowującego, wrzucimy je do tego kotła. Okej. Okay. Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie, proszę. Czy z czymś jeszcze tu wejdę w interakcję? No dobra, jeszcze raz z nim. Daleko, w ciemnej i ponurej kniei, wiesz, kawałek za domem, żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar albo jeszcze co gorszego. Teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy mak śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. To ty ukradłeś te wszystkie rzeczy? Tylko pożyczyłem. Skoro to jego księgi wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracowni, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę okiełznać magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć, ratując tym samym świat przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. Więc widzicie, fabuła tej gry jest bardzo prosta. Trzeba odczarować Violet. Ale żeby odczarować Violet, trzeba dostać się do czarnoksiężnika Wiadernego i odzyskać księgę. Co do tego Wiadernego, to bardzo ciekawe pseudonim, bardzo ciekawe imię. No ciekawe, Wiaderny, no nie? Może ma jakiś fetysz do wiaderek, kurde, albo zabierał dzieciom w piaskownicy wiaderka i teraz dlatego dostał taki pseudonim, że jest Wiaderny. Nie wiem. Że tak powiem, można tutaj rozwinąć swoje myśli, no nie? Jak to powiedział kiedyś stary, dobry Vincent van Gogh, przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem Wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Nie wiedziałam, że Wiaderny jest wujkiem van Gogha. Co za zbieg okoliczności? Wuja Wiaderny, kurde, do wuja Wiadernego lecimy, kurde. Bardzo ładna animacja. Oj, to musiało boleć. A, myślałem, że on coś tu powie. Każdego wieczoru, Wiaderny wychodzi na serce. Kręci się po okolicy. Mam nadzieję, iż Wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, wietrze? Wracam za godzinę, transfuś. Transfuś. Okej. Okay. To jest chyba jego piesek? Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu Transfuś. Każdego wieczoru o 8 wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. Możesz się wyrobić, a możesz się nie wyrobić, pan teraz. Zależy jak szybki jesteś. Czy jesteś szybki jak Sonic? Hehe. Hej, Transfuś! Jesteś tu? No nie ma go. Hej, Transfuś! Jesteś tu? Ta, jestem tu. Ale ty jesteś tylko niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywiać czas. Gdybym była potężna. Zresztą sam rozumiesz. Wow, czarna dziura. Jesteś pierwszą, jaką spotkałem. Nikt nie spotkał, wyjąwszy Wiadernego. Twórcy chyba za daleko polecieli z fantazjami, że czarna dziura tutaj z nami rozmawia, ale okej. Dobra, z czym wejdziemy se w interakcję? No z niczym. Możemy wziąć księgę. Stara księga z zaklęciami odczarowującymi. Wymienione są w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie tego szukałem. Ale!
przecież każdego wieczoru o 8 wychodzisz na spacer na co najmniej godzinę. Co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja spaceruję w chłodne. O nie! Kartki się rozsypały. W porządku, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja? Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał zimę. A co z ninjo? Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Nie zaszkodzi, ja zawsze mogę pomóc. Coś wymyślę. No, tak więc tak, moi drodzy, to jest nasza główna lokacja. Nie wiem w sumie jak nazwać ten dom, więc na tę chwilę po prostu nazwijmy to pseudo Transylwania, skoro tutaj taki klimat trochę Transylwanii. Tu mamy inne już zupełnie kontynenty, na które trzeba będzie się wybrać, tak więc powracamy do tak zwanych podróż, tak jak to było za czasów Na kłopoty Pantera. I taką małą podpowiedź wam pokażę. W Księdze Wiedzy, jeżeli widzicie, mamy bardzo mało tutaj kontynentów, a raczej krajów. Mamy Grecję, mamy Indonezję, mamy Izrael, mamy Kenię oraz mamy Rosję. Na kłopocie Pantera tego o wiele więcej było, co możecie pamiętać zresztą po długości serii, więc patrząc na to, że jest to kontynuacja, wydaje mi się, że to będzie krótsza seria niż pierwsza część, czyli Na kłopoty Pantera. A więc tak, ruszamy tutaj.